Siema, witam serdecznie. Taki temat przypadkowy. Akurat mi się narzucił, wiecie, teraz. Teraz jest. Nie można zaimponować pieniędzmi ani tam jakimś tam no, wyjazdem. Wyjazd. Dobrze mówię, wyjazdem. To teraz zaczęło się imponowanie, czym kto jest zaszczepiony. Nie? A ja tym, a ja tamtym, a bo ja tamtym, bo ja tym, bo ja tego. Czyli gdyby to tak było, jakbym na przykład miał być pochowany, no nie, to jeszcze przed śmiercią podejrzewam, ludzie będą, a bo ja. Bo ja umarłem na to, a ja umarłem na tamto, no nie, a ja to na to, a ja będę chowany w tym, a ja będę chowany w tamtym. No i tak się zastanawiam, kiedy to się skończy po prostu. Kiedy się ten wyścig szczurów. Kiedy to wreszcie będzie dosyć tego, nie? Czy to naprawdę dopiero po śmierci na tamtym świecie? Czy można się uwolnić już tutaj? Za życia. Ja nie mówię tego, że ja jestem wolny, nie? Tylko mnie nieraz. Też w to wchodzę, nie? W te takie, a ja to, a ja tamto, nie? I wiecie, ja pierwszy taki przykład to miałem, pamiętam, że miałem gdzieś około 5 tysięcy dolarów i pojechałem z całą rodziną dookoła Europy i pamiętam, wróciłem po 2 czy po 3 tygodniach. I nagle zdałem sobie sprawę, że jak siedziałem w towarzystwie, kolega opowiadał o tym, że spędził 2-3 tygodnie na działce pod Warszawą. I słuchajcie, i miał podobne wrażenia jak ja. Nie? Pojechał po to samo, że ja. Pojechał po spokój, po radość, po szczęście. I to samo miało, co ja. Nie? I wtedy po raz pierwszy sobie zadałem pytanie, o co tutaj chodzi? Nie? Także dobrze by było, żeby ta szczepionka była jedna. Ale to i tak nic nikomu nie pomoże, bo nawet gdyby była jedna, to zawsze się znajdą, żeby czymś tam zaznaczyć jednak swoją inność. Ludzie, którzy, znaczy ludzie, no my, którzy szukamy czegoś, nie wiem, tego wyróżnienia się. Po co to? Na co to? Do czego to jest potrzebne? Ciągła pogoń w tych trzech instynktach. Social, security and sex. Czyli prestiżu. Pozdrawiam. Cześć. Wszystkiego dobrego.